daj mi rękę i chodź ze mną. Dziewczyny, pospieszcie się! Idziemy! Kev, jak możemy przekonać Dianę, żeby poszła z nami? Oj, Dasza, mnie nie pytaj, to było trudne. Najważniejsze, że się zgodziła. Tak, wreszcie idą z nami. Cześć, chłopaki, powiedzcie mi, gdzie chcecie nas zaprosić? Co to za super fajne miejsce? Tak naprawdę nie chcemy z wami jechać. Mówcie, bo możemy zmienić zdanie. Wiecie co? Wolałabym pójść do salonu piękności niż spędzać czas z wami. Chcemy z wami jechać na Drajskie Jezioro. Tak, będzie dużo ludzi i dużo zabawy. Tak, Dasza ma tam willę. To bardzo dziwne. Rajskie Jezioro i willa to się ze sobą nie łączy. Barbie i Diana, jedziemy z nimi czy nie? Dziewczyny, co sądzicie? My nie wiemy. Jezioro jest nudne, a ja muszę zrobić swój manikir. A ja pedikir. Wiecie co? Jezioro nie jest dla nas. Dziewczyny i ja lubimy salony kosmetyczne. Diana, w mojej willi jest wszystko. Artystka paznokci, mistrz pedikir, znajdziesz tam wszystko. O, super, to się zgadzamy. Tak, jedziemy. Jak Barbie się zgadza, to ja też. Jak tak, to chodźmy. Czym chcecie jechać? Ja jadę swoim samochodem. Ken, dziewczyny, wy ze mną? No jasne. No jasne. To świetnie. Jedźcie za nami, bo wy nie znacie drogi. No i udało nam się. Jest. Dojechaliśmy! Wow, jaka piękna wieś! Jest tak inaczej i pachnie. Ptaki śpiewają. Barbie, tak wolno jedziesz, że jechaliśmy godzinę zamiast 15 minut. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobrze się bawiliśmy, śpiewaliśmy piosenki. I tańcowaliśmy. No dobra, ważne, że dojechaliśmy i jest tu przytulnie. Tak, to najważniejsze. Stop, czekaj, a gdzie Rajskie Jezioro, o którym mówiłaś? Tutaj niedaleko. Chodźmy szybciej, chcę pływać, opalać się, chodźmy. Chłopcy, naprawdę myślicie, że to zadziała? Dasza, na pewno zadziała. Chodźmy z nimi do jeziora. A potem przez las i będzie koniec dnia. Chodźmy. Stop! Czy to jest to wasze Rajskie Jezioro? Wygląda jak jakiś staw z żabami. No dajcie spokój, to zwykłe jezioro. Wszyscy tu pływają. Nie lubię tego waszego rajskiego jeziora. Pływajcie tu sami, z żabami i konikami polnymi. A ja, dziewczyny i Ken idziemy do willi. Tak, do willi. Zrobić manikur i pedikur. Tak, i masaż. Wiecie co? To chyba nie zadziała. Willa? Mamy dwa namioty, jeden szary, drugi niebieski. Mój jest bardziej komfortowy, a mój naprawdę duży. Co? W namiotach? To się nigdy nie stanie. Nie będę mieszkać w namiocie. Zabierzcie mnie do willi. Barbie, Diana, chodzi o to, że nie ma żadnej willi. Jak to nie ma willi? Co? Nie mogę spać na ulicy, pogryza mnie komary. Patrzcie na niego, jaki delikatny, nie może nawet być na wsi, nie lubi komarów. Tak, chciałby willę jak jakieś książę. Tak, zamknijcie się, kłamcy. Barbie, nie martw się, będzie tu gdzieś hotel. Ken, mówisz poważnie? To nasza ostatnia nadzieja. Tak, pójdę i poszukam go, a ty tu zostań. I co my mamy zrobić? Zostać tu koło tego bagna? Dlaczego nie? Są tu też pijawki, najmodniejsze spa na świecie. Rozbijmy namioty, bo Ken i tak nie znajdzie tu hotelu. Nie, nie zostanę tutaj, a na pewno nie w namiocie. Diana, uspokój się, często chodzimy nad jezioro z namiotami. To wy, a my to Barbie.
Jeśli tu nie ma hotelu, ja stąd idę. Nie będę mieszkać w namiocie. Gdzie jest Ken? Diana, my z tobą. Wspaniale, dziewczyny. Znajdźmy Kena i chodźmy stąd. Nie będziemy spać przy rajskim jeziorze w willi z namiotów. No ładnie. No dobra, chodźmy. Tak, dziewczyny, wiedziałam, że nie można im ufać. Zawsze nas okłamują. Barbie, mówiłam ci, że nie powinnaś się na to godzić. Zawsze nas okłamują. Powinnyśmy pójść do salonu. Tak, to prawda. Już nie będziemy ich przyjaciółmi. Tak, dobrze, teraz znajdźmy Kena. Tak, chodźmy. Dobra, gdzieś to musi być hotel. Przyjechaliśmy stamtąd, więc muszę iść tam. Dobra, muszę znaleźć ten hotel, bo Barbie będzie bardzo zawiedziona. Raz! Przestańcie! Ludzie, ludzie! Co znowu? Nie ma tu hotelu. A gdzie Barbie? Gdzie? Twoja Barbie uciekła, nie ma jej. Tak, ze swoimi dziewczynami. Ale jak to? Dlaczego ją puściliście? Ona może się zgubić. A czemu nie? Ona nie lubi jeziora i namiotów. Jesteś nieodpowiedzialny. Barbie! To co, Dasza? Wracasz do jeziora? Nie! Gdzie to auto? Gdzie one są? To straszne. Nie mają baterii. Co zrobią, jak zatrzymają się gdzieś w lesie? Zgubią się albo coś je zje. Barbie! Dziewczyny, tak trudno być Barbie. Ci przyjaciele są takimi kłamcami. Oszukali nas o willi, gdzie mogliśmy zrobić manikir, pedikir i fryzurę. Poszliśmy na jakieś bagno z żabami i komarami. Tak, Diana, nie możemy im ufać. Jestem teraz bez manikir i pedikir. Kto się we mnie zakocha? Dziewczyny, jedziemy do domu i jeśli wystarczy czasu, to do salonu. A jak nie, to pojedziemy jutro rano i nie będziemy nikogo słuchać. Dziewczyny Barbie, kto to jest? Barbie, Diana, zawracaj! Nie mogę, nie działa! Uciekajmy! Biegnijmy! Szybko, uciekajcie, dziewczyny! Dawajcie! Nie uciekniecie, dogonię was! Jeju, ja chcę do domu, proszę. Proszę. Diana, mogłyśmy zostać nad rajskim jeziorem. Tak. Ja chcę jutro na pedikir. Wypuść nas. A ja na manikir. Wypuść nas, proszę. A mnie szuka mój Ken. Manikir, pedikir, Ken cię szuka. Nigdy was nie znajdzie. Pomożecie mi w domu. Hehehe. Ty będziesz kopać. Ja kopać nie będę, jestem Barbie Gigi. Sama sobie kopaj. Powiedziałam, że będziesz. Nie, nie będę. Powiedziałam, będziesz kopać. Fuj, Gigi, weźmiesz to brudne narzędzie do ręki. Ble, jak tak można? A ty będziesz grabać. Weź to. Trzymaj. Fuj, nie, nie będę. A ty, moja droga, będziesz podlewała moje grzyby. Co? Podlewać grzyby? Jakie grzyby? Jaka woda? Ja chcę do salonu piękności. Ja jestem Barbie. Diana, gdybyś nas nie zabrała, to by się nie stało. Teraz pomyśl, jak możemy rozwiązać ten problem. No to nie ma rozwiązania, dziewczyny. Teraz musimy czekać, aż mój Ken nas uratuje. A więc Ken tutaj będzie. Dam mu mój sekator. Będzie mi podcinał krzaki. Okej, zacznijmy. Gdzie te grzyby? Gigi, co ty robisz? Chodź tutaj, blisko mnie. Nie mogę kopać.
Jak w ogóle z tego się korzysta? Ja nie wiem. O nie. Dzięki, że pomogliście ich szukać. Jasne, zgodziliśmy się, ale zepsułeś nam wakacje. Chłopaki, pospieszcie się. Im szybciej je znajdziemy, tym szybciej wrócimy nad jezioro. Ken, a ty wiesz, gdzie je znajdziemy? Nie wiem, ale zapytamy wróżkę chrzestną. Tylko ona wie, gdzie jest Diana, Gigi i Julie. Wróżko chrzestna. Co to za hałas? Co się stało? Wróżko chrzestna, Barbie Diana zniknęła. Tak, odjechała i zgubiła się ze swoimi koleżankami. Mamy z tą Barbie Dianą same problemy. Matko chrzestna, powiedz nam, gdzie oni są? Jestem zmęczona, zostawcie mnie w spokoju. Niech oni nas znajdą. No co tam jest? Co widzisz w lusterku? Och, co ja widzę? Barbie i jej przyjaciółki mają problemy. Ojacie, jakie problemy? Gdzie one są? Musimy je znaleźć. Jesteśmy zmęczeni. Trzy grzyby potrzebujecie i Diany znajdziecie. Ona jest w domu starej wiedźmy. Serio, Baba Jaga istnieje? Kev, jak tak możesz? Diana jest w tarapatach. Jak wróżka mówi, że tam jest, to jest. Dobrze, uwiedźmy to uwiedźmy, ale gdzie znajdziemy grzyby? O, patrz tutaj, ile tu ich jest. Dima, twoja Barbie jest w domu wiedźmy. Idź po grzyby. Pójdę i je zerwę. Gotowy, chodźmy po nie. Ja chcę do domu. Ej, ty, lepiej sprzątaj. Co to jest? To sama sobie pracuj. Gdzie te grzyby? Jestem taka zmęczona. Gdzie są te grzyby? Jak mam je podlać? Słuchajcie, teraz idę do lasu po trochę drewna. A kiedy wrócę, wszystko ma być zrobione. Barbie, haha. Słuchajcie, dziewczyny, jestem zmęczona. Nie będę już używać tych grabi. Tak, masz rację. Ej, mamy teraz szansę uciec. Diana, jak? Dookoła jest płot. No i co? Zobaczmy i może coś znajdziemy. Może jest jakieś tajne wyjście. Ona tędy jakoś wyszła. Barbie. Ken! Znalazłeś nas, dziękuję. To jest takie fajne. Ale fajnie, uratowaliście nas. Jestem taka szczęśliwa. Słuchajcie, musimy odejść, zanim ta stara czarownica wróci. Aha, ja też tak uważam. Czekajcie, wróżka kazała przynieść trzy grzyby. Po co? Nie rozumiem. No jasne, teraz rozumiem. My trzy i grzyby trzy. To jasne. Musimy dać jej te grzyby i umieścić je na ławce. No jasne. Już to zrobię. Ken, dawaj. No dawaj, Ken, dasz radę. Biegnijmy.